Odcinek jednej z bardziej nieoświetlonych, a przez to niebezpiecznych dróg w Jaworznie w końcu dostał upragnione oświetlenie. Ulica Sulińskiego między dzielnicą Jeleń a Zakładem Górniczym Sobieski dostała to, co było jej potrzebne już dawno temu. O to oświetlenie mieszkańcy Jelenia oraz radna Renata Chmielewska walczyli ponad 10 lat. W końcu za sprawą Mirosława Pieczary, który złożył wniosek z propozycją zadania publicznego, którego zrealizować będzie można w ramach jaworznickiego budżetu obywatelskiego 2021, udało się to zrobić. Zadanie pod nazwą Bezpieczne Jaworzno, nowe parkingi, chodniki, oświetlenie zakładało nie tylko realizację oświetlenia we wspomnianym miejscu, ale także zbudowanie chodników, utwardzenie poboczy, zbudowanie miejsc postojowych czy oświetlenia w innych rejonach naszego miasta. Na realizację tego zadania przewidziano szacunkowy koszt w wysokości prawie 2,5 miliona złotych. Trzeba przyznać, że na wspomnianym odcinku ulicy Sulińskiego zdecydowanie brakowało oświetlenia. Okoliczne pola pełne zwierząt, które chętnie przebiegały przez drogę, mgła, smog i oczywiście ciemność sprawiały, że był to bardzo niebezpieczny fragment drogi. Od teraz powinno wszystko ulec poprawie, a przejazd powinien być zdecydowanie spokojniejszy.